Czasem wystarczy mały gest, by wywołać uśmiech, poprawić nastrój, a nawet pomóc w chorobie. Wiedzą o tym organizatorzy festynu charytatywnego Ania i Przyjaciele, który odbył się we wrześniu i który zrobił niemałe zamieszanie. Jakie zamieszanie? Przecież to impreza na całego. No to jest festyn charytatywny. Tu jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy po pierwsze włożyli pieniądze, czas, zaangażowanie, więc nie mogło zabraknąć tych, którzy z tego zechcą skorzystać. Pomimo deszczowej pogody na terenie aktywnej edukacji i sportu przy ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie pojawiły się tłumy, by wesprzeć Anię i skorzystać z oferty, jaka została przygotowana. Możemy zacząć od strefy kulinarnej, gdzie zawsze są pyszności i to już wszyscy, którzy przychodzą na nasze imprezy, wiedzą, że w tym dniu obiadu się nie gotuje. Ale oprócz tego mamy mnóstwo wydarzeń na scenie. Są przedszkolaki z całej gminy, prawie z całej gminy. Była orkiestra dęta z Chludowa, czyli nasza perełka, którą się wszędzie szczycimy. Mamy tutaj pułkaczy. No, pogoda może dla pułkaczy nie jest najszczęśliwsza, ale zawsze można spróbować szczęścia i troszeczkę złota upolować. Są konie, będą też alpaki, czyli ta idea przewodnia naszego festynu Ania i Przyjaciele, bo Ania kocha zwierzęta, chce być weterynarzem kiedyś, mam nadzieję, że jej się uda. Wszystko robimy, żeby to mogło się ziścić, więc tak, żeby dzieci mogły też na tych kucach pogłaskać, nakarmić, jest specjalny karma dla tych kucyków. Jest mnóstwo dmuchańcy, no dzisiaj z tą pogodą to tak mała frekwencja dla nich, ale są i to też podarowane przez naszą lokalną firmę tutaj zupełnie za darmo, także no, jakby coś ciągle będę nawiązywać do tych ludzi dobrej woli. Bo to właśnie ludzie dobrej woli sprawili, że festyn mógł się odbyć i dzięki temu można pomóc Ani, która potrzebuje wsparcia. No to jest coś wspaniałego, naprawdę. Trochę się, bardzo nawet baliśmy się właśnie tutaj pogody. Od samego początku organizacji tego przedsięwzięcia, bo jednak wrzesień, więc pogoda mogła być, jak widać, różna. No i baliśmy się, czy jednak te wszystkie działania, bo tu naprawdę jest wszystkiego pełno. Bardzo dużo ludzi, którzy z chęcią, naprawdę z chęcią tutaj przyszli pomagać, że jednak może zrezygnują, ale nie, mimo że padało na początku, tutaj po prostu były tłumy, chętnie przychodzili od stoiska do stoiska porozmawiać z Anią, przytulić Anię, podarować jej coś nawet, więc wszyscy z uśmiechem, wszyscy z taką dobrocią, że po prostu to się w głowie nie mieści. O organizatorzy to już w ogóle druga bajka, to są ludzie o ogromnych sercach. Nie ma słów chyba, żeby im podziękować. Ania choruje na miopatię wrodzoną, schorzenie, które sprawia, że dochodzi do zaniku mięśni. Aby pomóc jej w lepszym funkcjonowaniu, potrzebna jest operacja w Stanach Zjednoczonych i ogromna suma pieniędzy. W czerwcu był się odbył pierwszy taki festyn u nas na Grzybowym. On był jeszcze taki bardzo niemrawy, bo to po kryzysie pandemicznym. No i potem 31 lipca postanowiliśmy wspólnymi siłami zorganizować ten festyn w Golęczewie. Tak nas miło zaskoczyło reakcja ludzi, takie serca, które się potwierały, taka empatia okazana, że rzeczywiście stwierdziliśmy, że nie ma sensu rozwiązywać tego komitetu. Skoro jest tyle takiej zdrowej energii, zdrowych emocji, to robimy to dalej. Chcieliśmy dalej pomagać, tym bardziej, że mocno przyspieszyła zbiórkę środków finansowych, ale daleko jeszcze była niewystarczająca. Przypominam, zbieramy ponad 2 miliony złotych. Kiedy przystępowaliśmy do tego pierwszego festynu, środki finansowe były na poziomie około 500 000. W tej chwili dobijamy do kwoty prawie 1,5 miliona. Mam nadzieję, że ten festyn też spowoduje, że przekroczymy grubo tę kwotę. Jest relatywnie już niedużo. Niedużo potrzeba, żeby udało się kwotę zgromadzić i wyekspedować Anię na operację do Stanów Zjednoczonych. Niestety tam musi być ta operacja odbiona. Jest to nasza sąsiadka, jest to nasza mieszkanka. My jesteśmy dzięki niej mocno zintegrowani. Ludzie zaczęli się poznawać, uśmiechać, zaczęli twierdzić, że można coś wspólnie zrobić i możemy coś zrobić razem. I to jest ta idea główna, że przy okazji,
że ani pomagamy, to jeszcze dodatkowo się poznajemy, integrujemy. To bardzo wiele ludzi się dzięki temu poznało, dzięki tej akcji. Niezwykle duży wkład w całą akcję i w to, że zbiórka tak prężnie się odbywa, miał i ma Arkadiusz Bryś, który pomimo pandemii rozpoczął działania na rzecz zbiórki pieniędzy dla Ani. My w dzisiejszych czasach, po pandemii i w czasie pandemii, nie jest łatwo o sponsorów, ale tutaj Ania jest w naszej lokalności znaną osobą i naprawdę firmy, przedsiębiorcy chętnie odpowiadają na nasze apele o zasponsorowanie. Organizatorami festynu było koło gospodyń wiejskich Golęczewianki, sołectwo Golęczewo, osiedle Grzybowe oraz osiedle Suchy Las Wschód. Anię można wspierać na stronie siempomaga.pl.